Dwa darmowe prezenty dla każdego gracza w Fortnite z okazji rozdziału 4 już są. Każdy gracz może je odebrać tylko dzisiaj. No i powiem ci dokładnie, jak to zrobić, a do tego musisz followować mojego Twitcha, link w opisie, SayCamStar. A ci dokładnie powiem, co robić, ale na początku wal łapeczkę w górę, wal subika, dziękuję za 90 tysięcy, fajnie, że wybiliśmy, teraz lecimy po 100k. No i proszę, byście wpisali kodzik SayCamStar w sklepie, tak pod nowy rozdział, szczególnie jak kupujesz karnet albo coś w sklepie, będzie im totalnie miło. Dziękuję, że używacie mojego kodu. Instagram, Discord, wszystko w opisie, wbijajcie na socjalki, a my lecimy z tematem. Pierwsze, o czym powiemy, to jednak nowy rozdział i ogromna aktualizacja, która już niedługo nadchodzi do Fortnite, bo to też jest ważne, że jak wiecie, teraz mamy już nowy rozdział i faktycznie można już sobie grać, mamy nową mapę, karnet i mega dużo nowości, co codziennie ogarniamy na streamach. Jednakowoż nadchodzi jeszcze jeden duży mega update, który przyniesie nam, uwaga, uwaga, event świąteczny, jest to już potwierdzone, bo w plikach gry zaczęły znajdować się pierwsze informacje. Z tego co wiadomo, będziemy mieli w święta prezenty wraz oczywiście z darmowymi przedmiotami i będzie to około 14 prezentów, każdy gracz będzie mógł sobie je odbierać i ten update powinien wejść w okolicach tak naprawdę połowy grudnia, także w sumie już niedługo. Update będzie o tyle fajny, no że oczywiście będziemy mieli dużo motywów świątecznych i poza samymi prezentami prawdopodobnie otrzymamy dwa darmowe skiny, o czym przygotuję swoją drogą osobny materiał, ale również prezenty będziemy mogli odbierać prawdopodobnie w schronieniu, czyli w takim specjalnym lobby, gdzie będziemy sobie wchodzić i codziennie w okolicach godziny 15-16 będziemy mieli jeden prezent, także raczej nie będzie wyzwań, tylko będą to właśnie prezenty, które wszyscy gracze lubią. Kolejną kwestią będą oczywiście nowe przedmioty i zmiany na mapie, oczywiście na święta dostajemy mega dużo nowych przedmiotów do gry, co jeszcze bardziej rozmaici nam gameplay, będą na pewno takie rzeczy jak na przykład bałwanki, być może granaty bałwankowe, na przykład granatnik śnieżek czy inne przedmioty zimowe, które mieliśmy w poprzednich latach, a i również może jakieś nowe przedmioty, które właśnie dostajemy tylko właśnie w tym evencie. Również na pewno pojawią się duże zmiany na mapie i możliwe, że ta mapa będzie w śniegu, na to wszyscy gracze w sumie liczą i napiszcie, czy chcieliby się coś takiego, no bo w poprzednich latach faktycznie to było. Jak również otrzymamy na pewno jakieś ozdoby świąteczne, wszystkie krzaki będą przyozdobione też i będziemy mieli generalnie fajny klimat świąt, także szkoda, że faktycznie obecny on nie jest totalnie w klimacie świątecznym, ale może się to zmieni wraz z update'ikiem i wtedy event świąteczny potrwa praktycznie do końca grudnia, a może nawet początku nowego roku, więc będzie to na pewno mocny i możliwe, że będzie to najmocniejszy event świąteczny, jaki kiedykolwiek mieliśmy w Fortnite. I przypominam wam również, że pojawiły się jeszcze dwie postaci na zwiastunie, czyli Hulk i MrBeast, które finalnie, jak wiecie, nie znalazły się w karnecie bojowym, w sumie o czym mówiłem wam w poprzednim materiale też, że właśnie ich nie będzie i dokładnie już wiemy, jak one pojawią się w Fortnite. Z tego co wiadomo, Hulk ma być częścią sklepu, więc będziecie mogli go po prostu kupić i z tego co wiadomo, ma on trafić do gry już całkiem niedługo i będzie to kolejne kolabo z Marvelem. I tutaj taki plus, że oczywiście jeśli kolabo z Marvelem wejdzie, to bardzo możliwe, że wtedy również wejdą wszystkie przedmioty Marvelowe, które mieliśmy w Fortnite, także jeśli na coś czekałeś, to możliwe, że one niedługo wrócą, bo moim zdaniem na święta, czy to właśnie w nowym roku, powinniśmy dostać mega dużo fajnych sklepów Marvel DC, nie powinny być jednymi. Również drugi skin, który się pojawi, to jest MrBeast, no i sam MrBeast też niedługo pojawi się w Fortnite, jest to już zapowiedziane kolabo, przez niego również jak i Fortnite'a, no jak wiecie, znajdował się on na zwiastunie. Bardzo możliwe, że też będzie on w sklepie, aczkolwiek w przypadku tych dwóch skinów, czyli Marvela, w sumie Hulka, jak i MrBeasta, możliwe, że pojawi się jakiś konkurs, jakiś turniej, gdzie będziemy mogli zdobyć te skin za darmo, być może jakieś kody, którzy zostaną influencerzy i będą mogli rozdać swoim widzom, także możliwe, że coś niedługo się święci, ale o tym będę was informował. Ale jeszcze jedna osoba dostanie nowy skin Serico, Mate of Loveless, który jest tak naprawdę mało znanym graczem w naszym regionie, bo jest to mega podobno znany brazylijski gracz, youtuber, jakiś tam streamer, aczkolwiek my go nie każemy, tylko mówię to dlatego, że raz będziemy mieli prawdopodobnie turniej o niego, także będziemy mogli sobie go wygrać pewnie, no bo w sumie wszystkie skiny serii Icon, które wchodzą od youtuberów czy do streamerów, zawsze mają jakieś swoje turnieje o skiny, także jeśli coś takiego się pojawi, to was poinformuję, bo sama współpraca też już jest potwierdzona, więc pewnie niedługo będzie ogłoszenie, ale również w przypadku tego turnieju możliwe, że dostajemy gwarantowane nagrody za sam udział w turnieju za darmo, dlatego że jak wiecie, często w przypadku tych takich turniejów mieliśmy jakieś graffiti, emotki, żegaty, inne przedmioty, jakieś tańce, właśnie za zbicie jakiejś ilości punktów i każdy gracz mógł sobie wziąć udział pewnie, jeśli będzie to turniej, no to będzie to jakiś pewien no build, no i do tego będziemy mieli jakiś tam pakiecik do skina, więc może będzie go można zdobyć samym właśnie oto pakiecikiem, ale również do Fortnite nadchodzą jeszcze mega mocniejsze rzeczy, o których pewnie nie wiecie, no to chodzą około 3 mega mocne rzeczy, które będą właśnie w tym rozdziale, a praktycznie one będą już niedługo pewnie też i powiem ci dokładnie, co wejdzie do Fortnite'a z nową aktualizacją i z nowymi update'ami. Dostajemy takie rzeczy, które mieliśmy na zwiastunie, na przykład współpracę z My Hero Academia i to akurat jest ciekawe, bo dostajemy mega mocny mityk, który widzieliśmy na zwiastunie, jest to taki zielony laser, który leci właśnie w stronę zamku i niszczy praktycznie wszystkie budowle, będzie to największy mityk, pewnie który pojawi się w najbliższym czasie, również z My Hero Academia, czyli tego kolabo jakby z anime, z mangą, pojawi się pewnie masa skinów, bo z tego co wiadomo może pojawić się aż 6 skinów, nie jest to jeszcze potwierdzone, ale na pewno jest mocny content, no i oczywiście mityk będzie pewnie podobny do tego co mieliśmy w sumie z Dragon Ballem. Druga kwestia, no to mobilna tarcza, na zwiastunie widzieliśmy coś takiego jak mobilna tarcza, czyli postać idąca z rozłożoną taką mega dużą niebieską tarczą, broniącą ją przed pociskami
skrzydłami i to jest o tyle ciekawe, no, że będzie to działo tak jak Bubble Shield prawdopodobnie, czyli będzie nas osłaniać, tylko będzie to tylko przed nami, nie wiadomo, czy nie to jakiś mega item, czy będzie to bardziej popularna mechanika, musimy obecnie czekać, ale również trzecia rzecz, która się pojawi, to dron śledzący, widzieliśmy tam takiego mechanicznego ptaka, który leciał i spotował nam przeciwników, no i właśnie to będzie kolejnym itemem, mechaniką, która również pojawi się w tym rozdziale i również parasolka Sabina jest już dostępna, jest to taka biała parasolka, którą udało mi się wygrać, jeśli nie ma z kim ją wygrać, możesz wbić na naszego Discorda i znaleźć jakiś skład, bo w składach robi się to dużo, dużo prosi. Pamiętajcie, że macie dosyć dużo czasu, żeby tą parasolkę odblokować, dlatego że cały ten sezon potrwa do okolicy 10 marca, więc mamy około ponad 3 miesiące i również znam powiedzieć o tych darmowych przedmiotach, które każdy może sobie zdobyć sekretnymi prezentami. Są rzeczy, które miały być przeznaczone na event, który braliśmy właśnie w nim udział, ale tak naprawdę dostaliśmy je w nieco innej wersji i każdy gracz może je zdobyć. W sumie tylko dzisiaj do zdobycia jest plecak, który jest mega fajny i jest również muzyczka. Do tego pamiętajmy, że te rzeczy już prawdopodobnie nie wrócą nigdy do Fortnite'a i co musisz zrobić, żeby je zdobyć? Pierwsze co musisz wbić na mojego Twitcha, masz link w opisie, no i po prostu dać tam followka. Następnie cała akcja trwa do 6 grudnia 8 rano, czyli macie tylko dzisiaj praktycznie, no bo wiadomo, o rano nikt nie będzie raczej oglądał tego. Musisz oglądać mojego streama na Twitchu, musisz go oglądać przez 15 minut i za to dostaniesz pakiet muzyczny, a następnie musisz go oglądać przez następne 30 minut, żeby dostać ten plecak i jest to tyle fajne, no że nie musisz praktycznie nic robić, tylko być na streamie. Jeśli masz połączone konto, to następnie wyskoczy ci po prawo na górze tabelka, że już ci się odblokował to i możesz zdobyć sobie to w grze. Ja już to wczoraj zrobiłem, bo akcja trwa od wczoraj wieczora, więc generalnie ja już sobie pakiet muzyczny zdobyłem, wszystko działa, potwierdzam wam. Jeśli ktoś czegoś nie zdobędzie na przykład, a faktycznie na streamie był, to też możecie napisać do Epika i wtedy dadzą wam ten item za friko. I te itemy są pewnie tak rozdawane w ten sposób, bo być może z eventem byłby jakiś problem, bo przypominam, że często Fortnite właśnie rozdał jakieś przedmioty za eventy, ale najczęściej było to tak, że finalnie nie udawało mi się tego rozdać i dawali wszystkim graczom, którzy się tam w jakimś obrębie czasu zalogowali. Także jeśli chcesz to zdobyć, wbij na mojego streama. Ja oczywiście będę miał dzisiaj wieczorem streamka, także cały wieczór będziemy streamować, możesz sobie wtedy to odebrać, możesz oczywiście zostawić też kartę gdzieś tam oczywiście w tle i to ci się po prostu załaduje, no i będziesz miał free itemy. Jeszcze jedna mega mocna rzecz nadchodzi do Fortnite'a, jest to Creative 2.0, o którego często pytacie. Kreatywny 2.0 będzie jedną z najważniejszych mechanik tego rozdziału, bo będzie ona mega boostować nasz tryb kreatywny. Z tego co wiadomo, jest ona już testowana i możliwe, że wejdzie nawet w najbliższym update'cie, jeśli wszystko się uda. Generalnie jest to tyle ciekawa mechanika, że będziemy mieli mega rozbudowany kreatywny i da się zrobić tam dosłownie wszystko, będzie to przełomowa mechanika na najbliższy rozdział i możliwe, że wtedy gracze będą mogli robić mega, ale to mega mocne tryby, na przykład odwzorować OG mapę, na przykład zrobić tryby takie jakie chcecie, jakiś Minecraft w Fortnite i jak najbardziej, także będzie to mega ciekawe. Możliwe, że najbliższy update, który będzie właśnie wchodził z tym, będzie już za 2 tygodnie, co oznaczałoby, że możliwe, że na święta dostajemy kreatywny 2.0, ale również gracze dopatrują się jeszcze fajnego turnieju na zimę. Czy to prawda, że Winter Royale się pojawi? Obecnie nic na to nie wskazuje, także niestety nie jest to potwierdzona informacja, ale wiele youtuberów czy streamerów sugeruje, że faktycznie miałby się odbyć. Ja osobiście w to nie wierzę, ale możliwe, że dokona się jakiś cud i Winter Royale faktycznie pojawi się w Fortnite, także jest na co czekać, bo wtedy byłby to największy turniej tego rozdziału. Ja wam mega dziękuję za uwagę, łapeczka w górę, subik, kodzik, sejkam, subskrybujcie na socjale, trzymajcie się, następnego narka!